sobotę 13 czerwca 2015 roku na terenie Żarskiej spółki Chronopol odbył się piknik Chronopol – Bezpieczne miejsce pracy. Jego celem było zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz pokazanie praktycznej roli zasad BHP. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób, głównie pracowników Chronopolu wraz z rodzinami. Impreza jest okazją, żeby zobaczyć, poznać lepiej troszeczkę Chronopol, naszą specyfikę, to czym się zajmujemy, to że jesteśmy otwarci na mieszkańców, na różne problemy, w tym oczywiście też związane z BHP. Głównym celem festynu było zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest bezpieczeństwo zarówno w pracy, jak i poza nią. Chcemy, aby nasi pracownicy w formie przyjaznej, w formie zabawy nauczyli się pozytywnych zachowań, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy, ale również bezpieczeństwo w domu i podczas podróży, na przykład samochodami. Ten festyn, który pokazuje, jak na jakim miejscu stawiamy bezpieczeństwo naszych pracowników. Jest to forma otwarta, aby jeszcze bardziej pracownicy mogli zapoznać się z różnymi formami, czy udzielania pomocy przedmedycznej, czy radzić sobie w sytuacjach zagrożenia oraz też poznać różne systemy, które chronią ich na stanowiskach pracy. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników pikniku szereg atrakcji. Bardzo widowiskowe scenki przygotowała Straż Pożarna. Uczestnicy pikniku z ciekawością oglądali, jak wygląda akcja ratunkowa podczas wypadku samochodowego czy zapruszenia ognia w domu. Byliśmy świadkami widowiska, po prostu tych czynności ratowniczych, czynności, które miały na celu przede wszystkim wydobyć poszkodowanego z pojazdu. Były to elementy na samym początku związane z ratownictwem medycznym, bo jako Państwowa Straż Pożarna jesteśmy odpowiedzialni do czasu przejazdu lekarza za życie poszkodowanego. Epizod powstania pożaru w budynku. Będą tam również osoby zagrożone i wszyscy uczestnicy pikniku będą mogli zaobserwować, jak się sytuacja ma w chwili powstania pożaru, w jaki sposób jest alarmowanie z chwilą przyjazdu, jakie podejmujemy jako Państwowa Straż Pożarna czynności ratownicze. Chronopol nie zapomniał o specjalnych atrakcjach dla najmłodszych gości pikniku. Dla dzieci przygotowano zajęcia pod tytułem Wiemy jak pomóc, podczas których maluchy uczyły się udzielania pierwszej pomocy, warsztaty bezpieczne wakacje oraz mini wykład na temat prawidłowego poruszania się po drodze. Dla najmłodszych przewidziano drobne upominki w postaci opasek odblaskowych, apteczek i tematycznych kolorowanek. Trzeba tak złożyć rączki i tak, tak mocno uciskać. Wtedy się uratuje? Tak. Natomiast dla amatorów mocnych wrażeń przygotowano dwa symulatory, zderzenia oraz dachowania. Pani Magda na własnej skórze poczuła, jakie siły działają na człowieka podczas wypadku samochodowego. No jest to dużo straszniejsze niż myślałam, zwłaszcza, że wydaje się, że trzyma się dziecko, a jednak wypada, tak? No i uderzenie jest niesamowite. To jest mała prędkość, to przy 100 na godzinę to ja sobie tego nie wyobrażam. Pan Mateusz z kolei bez szwanku przeżył dachowanie i mimo, że był to tylko symulator, zwisanie do góry nogami w środku auta mogło przerazić niejednego doświadczonego kierowcę. Generalnie jakby nie było jeszcze poduszek bocznych w samochodzie, to podejrzewam, że wybiłbym szybę głową. To pana pierwsze dachowanie w życiu? Dachowanie pierwsze. Pierwszy raz takie coś było, pierwszy raz wrażenia. Nie doświadczyłem, nie mam zamiaru. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo w żużlu, opowiadał natomiast zawodnik z paru falubazu Zielona Góra Piotr Protasiewicz, który podczas spotkania z kibicami rozdawał również odblaski. Największym bezpieczeństwem, czy taką nowością od wielu, wielu lat, która zapobiega ciężkim kontuzjom, są dmuchane bandy, pneumatyczne bandy, ale oczywiście też chodzi tutaj o nasz ubiór, czyli najważniejszy kask. Tutaj technologia też idzie do przodu i te kaski są z roku na rok coraz lepsze. 105. Szpital Wojskowy w Żarach przygotował dla uczestników bezpłatne badania. Mierzymy poziom cukru glukometrem. To jest tylko takie bezbolesne prawie ukłucie w paluszek. No i tutaj obok koleżanka mierzy poziom ciśnienia. Dobre są wyniki i ciśnienia, krwi i poziomu cukru. Chronopol przygotował również mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Były skoki na Eurobungee, dmuchaniec czy oglądanie panoramy miasta na strażackim wysięgniku. Było bardzo fajnie, bo widać całą okolicę. No i fajna zabawa. A co pan myśli o takich inicjatywach? No, bardzo są właśnie, to powinno wskazane, żeby coraz więcej było takich pogadanych przy sytuacjach takich kryzysowych, przy wypadkach samochodowych, żeby wiedzieli ludzie, jak się zachować, jak poinformować straż pożarną, policję.
podoba mi się wiele atrakcji, szczególnie ten symulator po prostu tutaj dachowania samochodu. Bardzo fajne atrakcje dla dzieci. Każdy mógł również zobaczyć najnowsze systemy bezpieczeństwa stosowane w Kronopolu, które skutecznie chronią pracowników na co dzień. Ponadto swoje produkty prezentowali przedstawiciele firm dostarczających do Kronopolu odzież i sprzęty ochronne. Trzem jest liderem w dziedzinie środków ochrony indywidualnej pracowników. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i dlatego nasza obecność tutaj dzisiaj. Mamy ochronę dróg oddechowych, produkty ochrony słuchu, głowy, takie jak hełmy, wkładki przeciwhałasowe. W firmie Kronopol sprzedajemy zasadniczo wszystkie materiały, produkty i rozwiązania systemowe, tak jak powiedziałem, z zakresu BHP, o które jesteśmy pytani czy proszeni. Otóż owszem, od rękawic, poprzez systemy, poprzez obuwie, poprzez ochronę, rzeczy związane z ochroną chemiczną. Jestem przedstawicielem firmy Ansel, firmy, która produkuje rękawice. Rękawice, które są przeznaczone dla pracowników, do ochrony przed przecięciem, środkami chemicznymi czy temperaturą. Podczas pikniku Kronopol Bezpieczne Miejsce Pracy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były zabawy, scenki rodzajowe, efektowne symulatory czy pyszne zdrowe jedzenie. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Pamiętajmy, że nic co robimy nie jest na tyle pilne, żeby nie móc tego zrobić bezpiecznie.